No, witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Spichris, Borderlands 3 i nieskończenie wiele kluczy, złotych kluczy do skrzyni. Jeżeli chodzi o ten motyw, to on też służy do zbierania innych rodzajów rzeczy i do farmy różnych rodzajów rzeczy. I jeżeli ostatnie łatki coś tam w grze naprawiły, że się czegoś nie dało zrobić, to bardzo często okazuje się, że po zastosowaniu tego triku zrobić się to da. Przede wszystkim najpierw musimy sobie wpisać jakiś kod. Pod filmem znajdziecie kilka kodów. Ja nie obiecam, że one jeszcze działają. Należy cały czas śledzić różne rodzaje medii, social media, jeżeli chodzi na przykład Facebooka, przede wszystkim Twittera. O, tutaj na Twitterze dosyć często są umieszczane kluczyki, czasami dosłownie na godzinę czasu tylko, więc tam to trzeba śledzić. Ale jak już dorwiecie taki kod, wpisujecie go tutaj. Jeżeli to jest klucz, kod na klucz, to dostaniecie taką informację. Tutaj mam jeden do odebrania i teraz tak, nie odbieram go od razu. Wychodzę tutaj z gry do głównego menu. A następnie, co robię, to wyłączam łączenie z internetem. Ciach, poszło. Proszę bardzo. Kontynuuję. U mnie akurat jest przez internet, u was może być inaczej. Nie wiem, jak tam macie. Trzeba po prostu to połączenie wyłączyć. I zobaczcie, mam dalej tutaj pokazane, że jest kluczyk. Jak mam wyłączone to połączenie, dopiero odbieram. Ciach. I teraz ponownie wychodzę do głównego menu. Kontynuuję. Mam kolejny, zobaczcie, 13, 14. Jeżeli oczywiście mieliście kilka, to odbieracie tyle, ile żeście mieli, tak? Znowu menu. Znowu kontynuuj. Zobaczcie, 14. 15. I tak możemy praktycznie do końca, nie wiem, aż prąd wyłączył i nie, no, nie wiem, czy po załadowaniu się ponownie gry, jak całkiem wyjdziemy, chyba nie będzie to dostępne, bo to działa tylko w momencie, jak odłączyliśmy tutaj internet w trakcie działania gry, ale dopóki ona działa, dopóki mamy prąd, dopóki nie podłączymy z powrotem tego internetu, właściwie grze nie podłączymy internetu, to możemy te klucze sobie farmić w nieskończoność. Jeśli zastanawialiście się, dlaczego na przykład youtuberzy, streamerzy czy znajomi mają masę tych kluczy, nie wiadomo skąd, to właśnie mają to stąd. Taki jakby, nie wiem, błąd gry, tak? Tutaj akurat w tym przypadku. Można powiedzieć, że taki exploit na klucze. Oczywiście robicie to, od razu mówię, na własną odpowiedzialność. Ja do nikogo, czego nikogo nie zmuszam. Na razie nikt za to nie ściga. Nic się z tym złego, że się tak, że tak powiem, nie dzieje. Mam nadzieję, że tak pozostanie, ale wszystkie rzeczy, które robicie w grach, wszystkie exploity, które wykorzystujecie jakieś, mogą doprowadzić do tego, że zostaną wyciągnięte jakieś oczywiście konsekwencje. Więc tutaj to, co robicie, robicie tylko i wyłącznie na własną odpowiedzialność. To tyle z mojej strony. Pod spodem kilka kodów. Nie obiecuję, że one wszystkie działają, a właściwie nie obiecuję, że którykolwiek nie działa. Ja już je wykorzystałem, więc nie mogę tego sprawdzić. Śledźcie Twittera, śledźcie Facebooka. Codziennie prawie coś tam się pojawia. Przynajmniej ostatnio się pojawiało. Trzymajcie się. Do usłyszenia.